Mam nadzieję, że dostaniesz komputer. Jak myślisz, zmieści się pod choinką? Może jeszcze zdjęcie z autografem dostanę? Jasne, że się zmieści. Ale to jak to dostanę? Ty się będziesz musiał zadowolić zdjęciem tego piłkarza. Słyszę, że znowu się obudzicie. Święta są po to, aby uczyć się wybaczenia. A ja od rana słyszę same wrzaski. Bo to ja miałam obiecany dziś komputer, a on mówi, że będzie dla niego. Jeszcze nie straszy, że rózgę dostanę. To nieprawda, on kłamie, nic takiego nie powiedziałam. Myślicie wyłącznie o prezentach. Jak wam nie wstyd, chłopcy? Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy. Spędzimy go razem przy wigilijnym stole i będziemy wspominać narodzenie Jezusa. Taki dzień należy się kochać, a nie kłócić. A komputer będzie wspólny, albo żaden z was go nie dostanie. Na korzuszku, pośrodku, będzie tu cieplutko ci. Więc śpi, dzieci, do śpi. Widzę, rycerz szuka gospody, gdzie zbawiciel narodzicie mią. Ty stek jest gotowa na grudy, gdzie miłości ty wielki się stał. Było miejsca w żadnej gospodzie, narodziło się dzieciątko w zimnie i chłodzie. Mario, tyś go utuliła,
i żółwku nasionku ułożyłam. Herodzie, zabieraj się do działania. Szybko, z ochotą, nie stracisz majątek, pałacu i złoto. Nie pozwolę na to. Znajdę rozwiązanie. Nic z moim bogactwem się nie stanie. Tak się cieszę i raduję. Dusza Heroda w mych rękach się znajduje. Już nikt mi jej nie odbierze. Bardzo w to wierzę. Dziadko narodzone żubie, nie chcę zabrać bogać tobie. Chcę, by ludzie się kochali i wzajemnie miłowali. Pragnie dobra na tym świecie, narodzone żubie dzieciom. Nie słuchaj anioła słów, wszystko co zaplanowałeś zrób. Szczesło na majątku wszystkiego bez mnóstwa. Niczego nie oddam jemu, dzieciątku narodzonemu. Moje są pałace złoto, zatrzymam je z ochotą. Jego bardzo złą duszę mieć muszę. Ha, ha, ha.